Wiecie, co mają wspólnego domy z Zalipia z transatlantykiem? W komunistycznej Polsce ogromną popularność zdobyły malowane domy z Zalipia. Jedna z głównych prekursorek tego trendu, Felicja Curyłowa, dobrze wykorzystała swoje 5 minut popularności. Oprócz wielu inicjatyw społecznych, które udało jej się załatwić, wraz z innymi artystkami z Zalipia stworzyły wzory dla fabryki porcelany we Włocławku oraz udekorowały bawialnie na najsłynniejszym polskim transatlantyku Batory. Statek nie dotrwał do naszych czasów, a malowane domy z Zalipia wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem.